Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj przygoda z Zombotronem 2 Time Machine, czyli gierka, o którą mnie prosiliście. Ja powiedziałem, że się zastanowię, czy będę to nagrywał, jednakże ilość komentarzy, która cała sprosiła tą część, czyli część jakby, nie wiem, dodatkową, ewentualnie część trzecią, jak niektórzy to nazywali, jest po prostu zbyt wielka, więc mam zapał do nagrywania tej gierki, poza tym chcę was uszczęśliwić, więc zaczynamy naszą przygodę i zobaczymy, co w tej części będzie innego. Podobno tu jest jeszcze więcej zabawy, jeszcze więcej broni i jeszcze lepsza fabuła niż w poprzedniej części. Już mi się dwójka podobała, więc mam nadzieję, że na przykład trzecia będzie jeszcze lepiej. Jak widzimy, tutaj jest kontynuacja tego, co zakończyliśmy w poprzedniej części, czyli że doszliśmy do tej maszyny. Okej, no wygląda, jak było naprawione. Komputer latający. Komputer latający, tak? Może komputer lotu, czy o to, bo nie wiem. W pełni działa. No i jeszcze tylko. Znaczy, no i silnik został chyba tam wymieniony, jeżeli dobrze mi się wydaje. Więc co jeszcze? Shuttle seems ready for the flight. Nie wiem, co to jest shuttle, więc nawet nie będę sprawdzał tym razem Google. Ale chodzi o to, że no coś jest wszystko przez przygotowane. Mars, potwory, paliwo i. Mars potwory. Albo marsowe potwory. Na marsowe potwory, coś tego typu, takie powiedzenie może. Paliwo, nie mam paliwa, muszę zdobyć jakiegoś fuela. No to ja ci dam tutaj taki G-Fuel, tak? O, G-Fuel mu dam, to może to, ten fuel będzie też działał. Okej, no dobra, pójdziemy w lewo, bo tam z lewej strony widzieliśmy naszego pierwszego potworka, więc oczywiście do niego się udamy. Szukamy tutaj oczywiście naszych przeciwników, szukamy nowych broni, szukamy większej ilości nowego orężu i tak dalej. No i też trzeba będzie przetestować zaraz broń ręczną, jakim jest ten chyba klucz francuski. Okej, tam wybuchło, rozwaliłem naszych wszystkich przeciwników, idziemy na górę, tu mam jakiś przycisk, czy on otworzy tą bramę? Tak, on otworzył tą bramę i naprawdę coś tutaj do nas zaraz podleci. Tak, dokładnie, winda do nas wleciała. Tylko no tak, wszystko fajnie, mogę polecieć teraz w dół, jednakże, moi drodzy, tutaj mamy zjazd w dół, a co jest w prawą stronę? Wszystko fajnie, tak, uciekłem sobie w lewą stronę, a czy coś w prawą stronę nie było, czego nie uniknąłem? Patrz, tu mamy jakieś drzwiczki, mamy skrzynki, dobrze, że wróciłem, bo już czuję, jakbym miał spam w komentarzach, jeżeli chodzi o ten, jakbym tego nie zrobił, problem byłoby, Cwaniak, mój Boże, miałeś tutaj takie coś i w ogóle, okej, tu mamy jeszcze jakiś przycisk, oczywiście cena jest zwiększona o 10%, tu mamy przycisk, który nam da co? Ten przycisk nam dał, nie wiem, co on nam dał, jednakże coś włączyłem. Wiem, co mógł nam dać. Czemu tego nie sprawdziłem? Czemu ja tego jeszcze nie sprawdziłem? Wracaj, Cwaniak! Szybko w prawą stronę. Bo tu były drzwiczki obok skrzynki. Czy może one się otworzyły? Tylko nie usłyszy. Nie. Nie, jednak nie, więc. Nie mam pojęcia, co odpaliłem. Możecie mi napisać w komentarzach, co odpaliłem, jeżeli się nie zorientuję w przyszłości. Bo wiecie, no ja już grę mam najpierw tu całą nagraną, jeżeli wy oglądacie ten pierwszy odcinek nawet, więc nic mi nie doradzicie, a przynajmniej będę wiedział na przyszłość. O mój Boże! Jezus, ale tego się nie spodziewałem, że stracę tak po prostu HP z niczego. W każdym razie, no mówię, może mi powiedzieć, co tam odblokowałem, bo pewnie to jest coś znaczącego, a ja nawet nie wiem, co zbytnio zrobiłem. Okej, dwa magazynki do AK-ca się nam tutaj załadowało. Tutaj mamy skrzynkę, tylko odsuniemy się, bang. Rozwaliliśmy beczułkę, znaczy się, żeby zrobić sobie przejście. No nie, bombermany znowu są. Znowu bombermany do nas chcą latać i nas wybuchać. Nawet duże grubaski tutaj do nas latają, żeby nas zniszczyć, jednakże żaden z nich nie jest na tyle silny, aby nas powstrzymać. Tu mamy przycisk, który zaraz odpalę, tylko pierwszy pokonam zombiaczków. Okej, bang, odpalamy. Aha, to jest podnośnik do góry, więc skakujemy tutaj. Tu mamy bombownika. Tu mamy jakiś przycisk, który nam odpalił, naprawdę dam te prawo drzwi dokładnie. Tu tak, to jest bombownik, ale on ma tam skrzynkę, więc ja się chcę chętnie do niej udać. Zobaczmy, to nie będzie dużo pieniędzy, więc spoko. Pamiętajmy, że im więcej pieniędzy będę miał, tym będę mu więcej broni zakupić. Podnośnik podnieść, dziękuję. Lecimy tutaj, możemy przejść. To mogę rozwalić sobie ręką, żeby nie dać amunicji. Na niego tam spadnie beczułka, pięknie. Zaraz to rozwalimy, stąd. Poczekajcie, tylko muszę dostrzelić jakoś. Mogę?
O, tamtemu w łeb trafiłem, no czyli dobra, nie dostrzelimy do niego jednak. Jednakże to nawet nie było żadnej takiej potrzeby, żeby to wybuchło. Mamy w końcu pierwszy terminal, zobaczymy co będziemy mogli w nim kupić. Możemy kupić granatnik, więc sobie go zakupimy, ponieważ nas na niego stać. Pomimo tego, że mówiłem, chociaż poczekajcie, w poprzedniej części mówiłem, że on jest czymś useless, tak powiem, tak? Że on niby tak strzelał, ale był słaby, ale wiem, że nie, wiecie co, nie kupię. W takim razie nie kupię, kupię sobie medicine chesty oraz amunicję do kałacha. Te rzeczy, moim zdaniem, były bardziej opłacane, tak? Bo po pierwsze, no nie no, sam kałach zdecydowanie lepiej strzela. Poczekajcie, to rozwalę. Jeżeli to rozwalę. Jeżeli to bym rozwalił, bym spuścił tam beczkę, to bym miał całą drogę oczyszczoną. A teraz najprawdopodobniej to zablokowałem. Nie, jednak jeszcze mogę to wepchnąć, więc skok, strzał. Skok, strzał. Okej, może teraz będę strzelić. O, trafiłem w końcu po tylu razach. Daliśmy radę i pchamy dalej w poszukiwaniu fuela. Okej, coś nam tutaj zamknęło. Z prawej strony będzie masakra w postaci dużej ilości zombiaków, więc oczywiście full auto i szybko niszczymy. Oczywiście coś, co mi się ogólnie podoba, ogólnie w drugiej części. Ha. Wiem, że ludzie mieli do mnie problem w pierwszej części, że ja nie zauważyłem, że H się leczy, ponieważ na początku, tam chyba w pierwszym czy drugim levelu było napisane, jak się leczyć, potem przez całą serię było: wciśnij H, żeby się wyleczyć, cwaniak, czy ty jesteś ślepy? To tutaj chociaż będę miał cały czas napisane, że H się leczy, pomimo tego, że nauczyłem się już tego w drugiej części, więc wiem mniej więcej, co muszę kiedyś, żeby się wyleczyć, tak? Okej, tutaj zombiaczek, tutaj drugi zombiaczek, wszyscy w skoku ładnie dostali i lecimy dalej w poszukiwaniu naszego. O nie, znowu nas zamknęli. Coś tutaj się teraz wydarzy pewnie, coś z tej rury spadnie, więc szykujmy się na to. O! Szkielet? Poważnie? Taki szkielecik tutaj? No dobra, no ale tutaj mamy gościa z nożykiem. Najprawdopodobniej możemy zmienić tę kostkę, jak się nazywa? A nie, nie możemy. Myślałem, że mógł podnieść tą kostkę i wymienić sobie ten klucz. Jednakże nie mieliśmy takiej możliwości. O, tutaj mamy taką możliwość, więc mamy to na trzecim slocie. Więc mamy dwie bronie mili i jedną, jednego kałaszka. Ogólnie nie wiem, ile jest leveli w tej części, więc nie wiem, jak mniej więcej wszystko, całą tą serię dzielić. Więc nie oczekujcie, że będę wszystkiego wiedział tutaj wtedy. Wtedy był pokazany wykres i tak dalej, więc było łatwiej. Okej, odpaliłem wszędzie światło, nie wiem, czy była taka w ogóle jakaś potrzeba, czy też nie, jednakże wielki syf się zrobił, ponieważ pojawiły się i pajączki, i szkielety, i zombiaki, wszystko w jednej chwili po prostu, więc jest jeden, zaczyna się robić jeden wielki syf, jeszcze czekam tylko na tych, jak się nazywali, jak oni się nazywali, jak ja ich nazywałem. No czyli to przejęli nam bazę wtedy, te ostatnie potwory, nie pamiętam jak ich nazywałem. Jednakże jeszcze czekam na nich, żeby po prostu mieć tutaj ich w przygodzie i będę po prostu w 100% spełniony. Poczekajcie, bo tak, mogę tutaj pójść windą, jednakże na dole było coś, na dole coś jeszcze było, więc coś tutaj mogę znaleźć. O, nie mogę niczego tutaj. A nie, tu jest skrzynia, what the fuck, czy jestem ślepy? Odpalamy windę do góry, odpalamy skrzynkę, co w niej mamy? Armor, kasę i... medkity, więc było to bardzo opłacane, żeby to po prostu otworzyć. Lecimy do góry i możemy w końcu teraz wsiąść na windę bez żadnego zastanowienia się. Dzień dobry, winda. Ja oczywiście nic tam na dole niszczyć nie będę. Złota skrzynia. Złota skrzynia, tylko pytanie jest, jak ja mogę ją otworzyć i potem stamtąd wyjść? Chyba nie mogę w żaden sposób. To jest chyba jedyna skrzynia, którą muszę ominąć. O fuck, o fuck, o fuck, odleć! Ja pierdzie, spadłem tam. Przecież myślę. Myślę, że jest możliwość wskoczenia i wyskoczenia z tego, ale... Jest! Jest taka możliwość, więc ja tam... Nawet nie muszę skakiwać, mogę po prostu zejść teraz tędy dołem. Okej, czyli to trzeba było w ten sposób załatwić, dobra. To mi się podoba. Dobrze, dobrze, nie... Mój Boże. Dobrze, że nie zeskoczyłem tak na pałkę wtedy tam... Wtedy nie pojechałem tam daleko, ponieważ bym nie mógł otworzyć teraz tej złotej skrzynki, która daje nam właśnie zwiększone życie o 10%. Czyli tak jak... O mój Boże! O mój Boże! Czyli tak jak mówiliście, w tej części miałem zdecydowanie wszystko lepiej sprawdzić, tak? Wszelkie rzeczy dokładnie sprawdzić, wszystko przeszukać przed tym, jak pójdę dopiero dalej. I opłaciło się, ponieważ już mamy po pierwszej, nie no, to jest drugi stage. Po drugim stage'u mamy już dodatkowe 10% życia. Mamy jeszcze po pierwszym stage'u dodatkowe 10% celności. Więc zdecydowanie, przepraszam bardzo, opłaciło się wszystko powoli sprawdzać i myśleć, czy mogę coś zdobyć, czy też po prostu biec dalej. Więc jestem szczęśliwy, że
jednak czasami jestem w stanie po prostu pomyśleć. Okej, tutaj rozwaliliśmy, teraz możemy zagnąć sobie tą bramę i przejść sobie na spokojnie, ponieważ oni tutaj spali wszyscy w te zębatki i się po prostu, że tak powiem, pozabijali. Okej, tutaj beczułkę spuściłem, no to mogę po prostu tutaj zeksplodować i przejść się na spokojnie, żeby po prostu pozbierać pieniądze, czy pozabijać jeszcze zombiaki, czy razem z pająkami. Okej, tutaj nie! Okej, pająk kolejny, nie chciałem, żeby mi zadał jakikolwiek damage. No i teraz oczywiście trzeba zniszczyć to drewienko. Ze względu na to, że bomba tutaj nie spada, to musiałem to robić bronią. Przecież mogę otworzyć tutaj bramę najprawdopodobniej. Nie, nie mogę otworzyć tej bramy, ponieważ pewnie potrzebuję jakiegoś prądu. O! Mamy pseudo-zombotrony. Tutaj jest! Ci ludzie nie wyglądają na agresywnych, ale lepiej, abym poczekał, aż odejdą. Okej, z tej strony jeden przychodzi. Zobaczył nas. Tysiące potworu, znaczy tysiące potworu, tak? Okej, zamknęli nas. Zaczęli nas otruwać i nas zabili. Moje pieniądze! Teraz nas gdzieś przewożą, co się dzieje? Serio, ta fabuła jest serio ciekawsza. Zdejmę myszkę wam z ekranu, żebyście wszystko dobrze widzieli. Okej, tam jest jakiś... O cholerę chodzi! Tam jakiś zawadiaka zeskoczył z góry. Jakaś kubitka odbija nas w tym momencie, tylko... Nie chcę nic mówić. Ale w momencie, kiedy ta bomba spadła, straciliśmy głowę, tak? Urwało nam kark. Jeżeli dobrze zauważyliście, było widać kość, tak? What the fuck? Jestem teraz nagi? Nie mam niczego. Nie mam pieniędzy. Nie mam broni. Nie mam armoru. O cholerę chodzi. Co żeś zrobił? To tylko był nasz naprawiający droid, Harry. Jestem Harry, okej. Dobrze, przynajmniej wiemy w końcu, jak się nazywam po trzech częściach. Prawie by udało mu się naprawić mnie w zupełności. Zamknij się i podążaj za mną. Okej, idę za tobą, koleżanko. Zobaczcie, ja jestem tu już przygotowany do tej swojej przygody z tobą, więc okej. Doktorek? Ojcze? Ten biobot właśnie zniszczył naszego Harego. To jest człowiek. Nie jestem pewna. Jest zbyt nerwowy jak na człowieka. Jego mentalna aktywność opuszcza... Znaczy nie, pozostawia wiele do życzenia. Nie opuszcza, pozostawia wiele do życzenia. Jest na pewno facetem. Facetem, no to możesz mieć w końcu... może nieważne. Mniejsza z tym, w końcu... Znaczy już żałuję tego, że go uratowałem. Uratowałam. Wszyscy popełniamy błędy. W jakiś czas, tak? Tak to mniej więcej może przetłumaczyć. Przepraszam, że przerywam, ale ja wciąż tutaj jestem. Skąd jesteś, stary? Skąd znajdujesz się tutaj na tej... planecie, tak? Taki jak... Dumt! W chaosie pogrzeb... No nie wiem, no w takim sensie... chaosowej planecie. Naprawdę słowo mi wypadło z głowy. No i jest wcześniej u mnie, tak? Nie spotkałem tutaj ludzi od lat. No to jest taka historyjka, że miałem wypadek, no i musiałem wylądować na tej planecie. Znalazłem opuszczoną bazę kosmiczną, tam znalazłem parę rzeczy, żeby naprawić swój insulating tape. Coś tam, żeby mi po prostu pomóc. W sumie mój robotnik, który jest na pokładzie, jego... Aha, chyba chodzi o to, jak... A, znalazłem nagranie o nazwie inżynier, który jest na pokładzie, coś tego typu. Jego doświadczenie pomogło mi ogarnąć moje rzeczy, tak, że tak powiem, przetłumaczyć to wszystko. Wszystko było już przygotowane do lotu, potrzebowałem tylko trochę paliwa, więc poszedłem go szukać. No i oczywiście dach się na mnie zasypał i to jest ostatnia rzecz, którą pamiętał. Bohaterze, gang scavengersów. Scavengers są padlinożercy w sumie, jeżeli dobrze pamiętam tłumaczenie. Którzy chcieli paliwo wziąć. Przecież, czy co? We're putting the fuel in the store and made up his mind to act like. Aha. Nie mogłem tego przetłumaczyć, szczerze mówiąc. Nie potrafiłem tego zrozumieć w 100%. Byli głupie zombie, szkielety i tak dalej. Między innymi. Znaczy, poczekaj. Po drodze, znaczy by the way, no nie, znowu tłumaczenie z angielskiego, którego nie potrafię na polski zrobić, ale wiem, o co chodzi. Czemu szkielety biegają w ten sposób, jakby były żywe?
Ta planeta trzyma ich sekrety. Dobra, nie chcę mi się tego czytać, szczerze mówiąc. Wszystko fajnie, ja rozumiem. Uratowałaś nas, my chcieliśmy paliwo. Gdzie jest teraz wyjście? Ja chcę teraz stąd uciec. Planeta? Wszystko fajnie, dobrze, fajnie, fajnie, ale daj mi stąd uciec już. A kto mnie powstrzyma? Droid Harry czy droid Larry? Wiesz za mało na temat planety, tak? Nikt nie był tak szczęśliwy, aby opuścić tą planetę żywym. Ja będę taki. One more horror story before the night? Tak, czy jednak jest starsza historia przed nocą? Daj nam trochę więcej informacji na tego, jak wylądowałeś. Celem mojej ekspedycji było eksplorowanie systemu gwiezdnego, tak? Czyli gwiezdnego systemu, coś tego typu, aby znaleźć trochę potrzebnych minerałów. Moją misją było ogólnie tam skautowanie i tak dalej. No nie chcę mi się tego słuchać, już mogę stąd iść, moi drodzy. Dobra, pójdę sobie w lewo, gdzieś tutaj sobie ucieknę w tę stronę. O, skrzynka. Znaczy szafka. Okej, dzień dobry. Tutaj wskoczyłem, otworzymy sobie armor. Super, mamy 10 damage'a mniej możemy na siebie teraz przyjąć. Jak teraz mam zejść w dół? Jak teraz mam... Okej, tędy mogę pójść, teraz sobie tło... Zombiak! Kurna, siomi stąd! Tutaj mamy skrzynkę kolejną. Dodam sobie... Aha, nie mogę nawet zebrać amunicji, dopóki nie mam broń. To jest ten problemik. O tak, tu pójdę w dół. Mogę pójść w dół albo w górę, cokolwiek? Nie. Tu mogę pójść w dół albo w górę? Nie. Tu mogę pójść w dół albo w górę? Nie. Tu mogłem pójść w dół albo w górę, ale już nie mogę. Teraz wyglądasz bardziej jak facet. Pójdź do prawego korytarza, tam znajdziesz więcej. Okej, dobra, prawy korytarz, dobra, spoko. Elo, tutaj miałem pójść. Okej, chyba nie tutaj miałem pójść. Okej, teraz miałem tu pójść. O mój Boże! Okej, tutaj miałem pójść, teraz gdzie mam pójść? Okej, teraz mam dalej walczyć, a mogę jakąś broń ogarnąć oprócz po prostu mojego głupiego jeszcze raz zobaczę. Klucza? Okej, to mamy sklepik, mamy 273, no nie, no i znowu zaczynamy od pistoletu, już myślałem, że ta część będzie o wiele ciekawsza, ponieważ zaczęliśmy od razu od... Jak to się nazywa? Aha, tego nie możemy aktywować, bo nie mamy ich zielonej karty. Już myślałem, że będzie część ciekawsza, ponieważ zaczęliśmy od razu od... jak się nazywa? Kałaszka, a tu widzę, że nie będzie jednak tak ciekawie. Okej, odpalamy tutaj kartę. Teraz możemy wyjść tutaj, możemy wrócić w końcu do tych drzwiczek. Dzień dobry, wychodzimy z tej porypanej bazy, której naprawdę byłem zgubiony już od dłuższego czasu. Okej, pajączek, zostaw mnie. Zabity, skakujemy tu. Dzięki. Okej, skakujemy tutaj, teraz musimy wskoczyć tutaj, żeby włączyć ten guzik. To mamy szafkę, w której mamy kolejną apteczkę i dwa magazynki. Zabijamy zombiaczek. O, piękna bańka. Okej, tutaj jest bomba, więc sobie ją załatwimy, żeby wszystko nam wyeksplodowało. Dziękuję, wszystko wyczyszczone. Kolejny bombownik tutaj. O nie, bomba do nas leci, muszę o nie uciec. Nie chcę tracić żadnego armoru, nie chcę tracić żadnego życia bezsensownie. Okej, bang. Gość tam od razu zabił i bomba gdzieś tam poleciała, nawet nie wiem w którą stronę. Tutaj gość dostał w łeb, zbieramy pieniążki i pchamy w końcu dalej. Okej, bang, załatwiony. Tutaj beczułka w powietrzu zestrzelona, żeby zestrzelić i dużego, i małego ziomeczka. My przechodzimy teraz tu. Aha, to muszę rozwalić w takim razie. O, już się rozwaliło. Bomba wybuchła, ja pierdzie, to jest jakiś jeden wielki syf. Okej, tutaj rozwalamy tą kładkę, żeby go wywrócić. Tutaj kolejny pająk, który tutaj od nas gąga i możemy dalej poruszać w prawą stronę. Okej, tutaj tak, przecież ja mogę to zestrzelić. Okej, tutaj nam skrzynka wtedy spadnie, więc będziemy mogli sobie ją otworzyć, żeby zrobić jakieś tam oczywiście rzeczy. Okej, pajączek tutaj zginął, wszystko ginie. Otwieramy skrzyneczkę, a w niej mamy armor i kolejne magazynki do naszej broni. What the fuck? Co to za potwór z góry, który łapie inne robaki? Kojarzy mi się po prostu Half-Life. Tam były takie właśnie pająki, że jak powiem, które łapały... Znaczy pająki, kosmity, że jak powiem, które właśnie łapały w ten sposób i przyciągały do siebie, i po prostu wciągały i nas zżerały. Trzeba było je szybko zestrzelić. I tutaj widzę, są takie same rodzaje potworów, więc jesteśmy tutaj naprawdę w ciekawej mieścinie, że jak powiem. Muszę się spodziewać po prostu tego, że czasami coś mi może złapać z góry i nie będzie tak kolorowo. Okej, wow. Ja mówię, ale strzelę w bombę, wszystko będzie tutaj wyczyszczone i będzie po kłopocie. A ten gościu sam tutaj postanowił wybuchnąć i tyle, bez żadnego ostrzeżenia. Okej, tutaj dwie bańki, tutaj beczki rozwalamy. Na dole nic nie ma oprócz pieniędzy, więc nie będę... Chociaż nie, no pójdę po te pieniądze. Pójdę po... Co to się tak świeci?
A magazynek mi się świeci, to może nawet lepiej, że zaskoczyłem. Bo te dwa magazynki sobie teraz załatwiłem, mam troszeczkę więcej amunicji, nie będę musiał się aż tak martwić o to, że zaraz mi się skończy, bym musiał latać z kluczem. I wchodzimy do kolejnego stage'u, tak więc z racji tego, że ten odcinek już jest dość długi jak na grę o nazwie Zombotron. Tak więc ja teraz sobie pauzę. Zatrzymujemy na razie gierkę. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, w którym mam nadzieję znajdziemy coś, że tak powiem, ciekawszego niż pistolet, ponieważ na razie no musimy chodzić z tym Desert Eaglem, a ja już się strzelałem z tego kałacha. Na razie wiemy tylko o tej przygodzie, że jesteśmy znaczy już mieliśmy uciekać z tej planety, nie znaleźliśmy paliwa, porwali nas palinożercy, uratowała nas jakaś ekipka córki z ojcem, teraz powinniśmy być im wdzięczni, uzbroili nas w jakiś tam ekwipunek i gdzieś poszliśmy najprawdopodobniej coś znaleźć, aby im pomóc, ewentualnie nam dali możliwość ucieknięcia z tej wyspy, i znaczy tej planety, a ich już w ogóle nawet nie spotkamy, chociaż wątpię, to by było bardzo nieprawdopodobne, jakbyśmy ich jeszcze ani razu nie spotkali, aby żadnych informacji nie mieliśmy. W każdym razie, to było na tyle, ja się z wami żegnam, widzimy się już jutro, siemanko, peace, yo!